na pewno możemy być zadowoleni, to jest szczególnie z postawy kibiców przez całe mistrzostwa, że kibice spisali się na medal. Nasze miejsce medalowe nie jest, z tego zadowoleni jesteśmy, ale cieszymy się, że mogliśmy dać trochę radości i dwa ostatnie mecze zakończyć zwycięsko. Tak naprawdę ten mecz ze Słowenią był decydujący, że wtedy już było bardzo ciężko się pod nim podnieść i on tak naprawdę już praktycznie przekreślił te szanse na walkę o ćwierćfinał. Szkoda, zagraliśmy tam najsłabsze zawody w całym turnieju. Ale wiemy, że potrafimy grać lepiej i trzeba będzie to po prostu udowadniać już nie teraz na mistrzostwach, a już w kolejnych spotkaniach. Na pewno potencjał jest spory, jestem przekonany, że możemy zagrać lepiej, że możemy zacząć też wygrywać te mecze, których teoretycznie gramy dobrze z przeciwnikami jak z Francją i z Hiszpanią, bo na razie gramy dobrze, ale na koniec wygrywają przeciwnicy. Ale drużyna jest na pewno perspektywiczna, mamy dużo młodych graczy, którzy grają na coraz lepszym poziomie, w coraz lepszych klubach i ja myślę, że to w przeciągu teraz następnych kilku lat będzie procentować i staniemy się na scenie międzynarodowej piłki ręcznej jeszcze będzie bardziej znaczącą drużyną.